To tradycja, że święto gminy Końskie rozpoczyna się od sportowego wydarzenia. W ostatnich latach był to mecz piłkarski przedstawicieli środowisk prawnych z drużyną połączonych sił urzędników i policjantów z naszego miasta. Tym razem prawników zastąpiła ekipa Grzegorz Piechna i przyjaciele. Chcieliśmy dokonać pewnych zmian w związku z tym, że to są wyjątkowe obchody. Chcieliśmy zaprosić sportowca, który swoim dorobkiem, swoją postawą i tym, że reprezentował barwy Polski, żeby przy okazji 270-lecia nadania praw miejskich, a przede wszystkim również z okazji 20-lecia Dni Końskich, żeby zagościł na ziemi koneckiej i zaprezentował swoich przyjaciół. Grzegorz Piechna z przyjaciółmi zagrał w Końskich ku uciesze przybyłych w piątek na Orlik przy ulicy Południowej kibiców i zrobił to naprawdę dobrze. Były król strzelców drugiej ligi, pierwszej ligi oraz ekstraklasy zdobył 2 bramki, ale to wystarczyło tylko do remisu z zespołem złożonym z koneckich policjantów oraz urzędników. Koneczczanie do przerwy nawet prowadzili, ale to właśnie popularny Kiełbasa swoimi 2 trafieniami w końcówce doprowadził do wyrównania i ostatecznie mecz w regulaminowym czasie zakończył się wynikiem 6-6. Gole w tym spotkaniu zdobywali dla zespołu policjantów i urzędników z Końskich Rafał Ścisłowicz, Grzegorz Michorek 2, Andrzej Durlik 2 oraz Grzegorz Grzela. Dla drużyny Grzegorz Piechna i przyjaciele Szczepan Ciesielski 2, Grzegorz Piechna 2, Robert Skorupa oraz Przemysław Binkowski. Mimo remisu mecz należało rozstrzygnąć, zorganizowano zatem serię rzutów karnych. W tych lepsi okazali się gospodarze. Mariusz Kosada obronił 1 z 11 wykonywanych przez przyjezdnych. Tym samym Złoty Puchar, przewodniczący Rady Miejskiej w Końskich Zbigniew Kowalczyk, wiceburmistrz Krzysztof Jasiński oraz burmistrz Krzysztof Obratański mogli wręczyć koneckim policjantom i urzędnikom. Drużyna Piechny otrzymała puchar w kolorze srebrnym. Po meczu kapitanowie obu zespołów byli niezwykle zadowoleni z przeprowadzonej rywalizacji. Bardzo się cieszę, że akurat w Końskich, bo blisko Owoczna, także wszyscy praktycznie można powiedzieć, że znają mnie tutaj w tych okolicach i Fajnie, że mnie zaprosili i fajnie było tu się pokazać. Wygrywacie regularnie w tym składzie, czy to tak od przypadku do przypadku? Nie, gramy, spotykamy się co niedziela tak, w takim składzie i bawimy się. To jak pan oceni formę tych naszych urzędników i naszych policjantów? No myślę, że nieźle. Nawet dobrze wyglądają i no były problemy. Na początku były problemy. Później było troszeczkę już lepiej z nami. Wygrana z drużyną Grzegorza Piechny po rzutach karnych. Jest duma kapitana? Tak, na pewno każde zwycięstwo cieszy, ale tu nie chodziło o kto jest lepszy, kto wygrał. Chodziło o dobrą zabawę, o rozpoczęcie kolejnych dni Końskich. Dla mnie to już jest 15 bodajże turniej, gdzie się fajnie bawimy i uczestniczymy w takich właśnie rozpoczęciu dni Końskich. Ta drużyna złożona z policjantów i urzędników, ale głównie policjantów. Wygrywacie regularnie? Staramy się trenować, powiedzmy 2 razy w tygodniu, spotykać się tutaj właśnie na Orliku tym koneckim i bawić się piłką, można powiedzieć. No, tutaj spotkali się praktycznie w większości wszystko 40+, tak zwane, także jest nam miło, że jeszcze nie prezentujemy jakąś tam dobrą formę. Wszystkich do takiej aktywności zachęcamy. Oczywiście, super zabawa na wolnym powietrzu, zabawa fair play, bez kontuzji, co najważniejsze. Każdy uśmiechnięty, zadowolony z zabawy, która tutaj właśnie się zakończyła. A już w sobotę oraz w niedzielę będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych aktach Dni Końskich 2018. Przed nami mnóstwo wydarzeń społecznych i artystycznych. Między innymi w sobotę koncert Da Grupa Demono, a w niedzielę wokalistka Ania Dąbrowska.